Dobra, zaczynamy test długodystansowy. 58,1. Było 58,6. Teraz jest 58,1. Troszkę przyjechaliśmy jak zwykle z tego samego miejsca co zawsze. Ustawienia już pokazuję. Nie wiem, czy będzie widać, ale od P01. Czyli P01 43 V. Do odcięcia P02 nie wiem, co to jest, ale 10. P03 jest 1. Strasznie wieje. 040, 051, 060, 070, 08 to jest moc silników, jest na 80% ustawiona, tak samo jak w Joyorze, gdzie Joyor będzie też naładowany jechał. No i to wszystko, tak? No i na drugim biegu dwa silniki włączone i turbo. No a Kaśka tutaj ma kolejnożkę. Ile masz volt? Pokaż. Ile tam jest volt? No tutaj jest 54,1. 54,1, było 54,6. No, czyli mniej więcej tak samo. Teraz 58,2 jest tutaj pokazane. No dobra, jedziemy. Dobra, miałem błąd karty. Teraz już chyba będzie dobrze. To jeszcze raz. Przejechaliśmy już 1200 metrów. Dobra, jedziemy. Bardzo słabo widać tutaj wyświetlacz. U Kaśki lepiej widać. Pomimo tego, że są tak naprawdę tak samo wyglądają, nie? Obudowy mają tylko inne. Odczucia jazdy tym Laoti, no to taka jest porywcza bardzo. Być może to dlatego, że te właśnie dwa silniki są. No i nie da się tak utrzymać. Jest bardzo malutki skok tej manetki, żeby zwiększać albo zmniejszać prędkość, więc tak naprawdę jedzie się zero-jedynkowo. Bardzo dzisiaj wieje. Ogólnie hulajnoga wydaje się być solidna. Nie wiem, jak to będzie w praktyce. Boję się trochę o kierownicę. Kierownica ma trzy zakresy wysokości, a ja sobie jeszcze troszkę wyżej dałem, ale na zacisk mocno zakręciłem, więc ona się na razie nie przekręca, bo po prostu jest za nisko dla mnie. Mam 1,82 m i jest to za nisko dla mnie. Kaśka się tłucze, ja też skaczę, bo bardzo twarde zawieszenie z przodu jest. Z tyłu jest ok, ale z przodu jest bardzo twarde zawieszenie. Chyba trzeba byłoby sprężyny zmienić na miększe jakieś, nie wiem. Ja po prostu skaczę tutaj po tych wybojach. Nogi mi się odrywają od deka, więc to jest trochę niebezpieczne, niefajne. Jest bardzo twarda. No i jak jechaliśmy, to 30 na 80% mocy silnika, 37 na godzinę na drugim biegu w trybie turbo na dwóch silnikach. I tak cały czas właśnie jadę. Mam włączone obydwa silniki tryb turbo. Ciekawe, jakbym dał eko. No to ona jedzie 11 na godzinę w trybie eko. Ale bez nadzieja. A jak dam tryb trzeci? To jedzie 20 na godzinę. 19. No ale ja sobie dam tryb drugi i turbo. Jak puszczę kierownicę, to przy Joyorze było tak, że latała. Tutaj jest troszeczkę lepiej, zobaczcie. Tutaj praktycznie w ogóle nie lata, a jadę dużo szybciej, bo jadę 30 na godzinę. W Joyorze troszkę to jednak jest bardziej rzuca. Pomimo tego, że no widzę, że opona jest po prostu krzywa, ona lata na boki. Nie felga, tylko nie koło, tylko sama opona jest źle. Próbowałem ją ułożyć, nie dało się. Natomiast jeszcze co mogę powiedzieć, że troszkę gorzej się manewruje tą hulajnogą. Jest wyżej środek ciężkości i węższa się wydaje ta kierownica. Pewnie jest węższa, bo to się da odczuć. Więc taka... jakby poczucie bezpieczeństwa jest mniejsze, jak na Joyorze. Tam jednak się niżej siedzi, znaczy stoi i szersza kierownica jest. No coś za coś, tak? Tutaj znowu mniej szarpie ta kierownica. I czuć, że te koła są jakieś takie cięższe, takie fajne. Może grubsze są, to też przez to. Zobaczcie, tu nic się nie tłucze, fajnie się jedzie. No i zawrotka. Zawracamy, tak. Ile tam masz w voltażu?
Co? Co? Nie idziemy do Świebocza. Nie, 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 nie. Jedziemy teraz do Książa, pojedziemy. Ja mam teraz 57,4. No, a ty? O, ale wieje teraz, co? No, się jechało z góry i z wiatrem, to inaczej. Ja teraz... No, ale zobaczcie, takie fajne na wakacje pojazd. Zasuwasz ładnie. Ile? 30? No i tak właśnie, o, Kaśka jedzie ładnie prosto, a ja muszę, o, bo przyspiesza cały czas, muszę tą manetką tak bardzo, bardzo delikatnie, o, teraz, jakoś ustawić, żeby razem z nią jechać. O, teraz, to jedzie 30 na godzinę. No to dobrze. No trochę wieje, to te zasięgi nie będą takie mocne dzisiaj. Jeszcze po górkach trochę u nas tutaj, nie? Ale zobacz, taka jazda wakacyjna, fajna, nie? Tak, no super. We dwójkę sobie możemy śmigać, nie? No i jeszcze jedna wada tej hulajnogi to, że ta kierownica, ty masz jakby trochę oddaloną od siebie, od tułowia, a ja mam trochę bliżej. No ale pod górę to ty nie masz szans. Coś ty, patrz. No ja też. Właśnie i to jest fajne w tej hulajnodze. No coś za coś mówię, to wszystkie hulajnogi są bardzo od siebie różniące. Tymi parametrami niby takie same, a różne. Jeszcze jedna rzecz to podnóżek jest trochę węższy i wydaje się taki bardziej śliski, jak w Joyorze. Staram się, jak widzicie, jechać tak, jak to zawsze na testach jeździłem, czyli trochę rozpędzić, a trochę popuścić. Co, nie wykręciłaś? No? 56 V, a przejechaliśmy już 6 km. To bardzo twarda jest. Nie podoba mi się to, że jest taka twarda. Trzeba coś z tym zrobić. No, do Książa zjeżdżamy. No fajnie, ja mam 56 V jeszcze. A tu 56. Nie wiem. No zobaczymy. Ty do 44 możesz jeździć spokojnie. Hej, muszę się zjeść na chodnik. Ale telepie. O jest. V, a ty masz ile? Widzisz, jak u mnie niewyraźnie? 58. No to 51. 10 km przejechaliśmy. 10,2 ja mam. Ja 10,5. No widzisz? No zobaczymy. No ja mówię, cały czas jadę na tym trybie turbo. Bo to wiatr. Strasznie wiatr, no jest. Wieje. Wy tego nie słyszycie, bo mam kotka. Stąd zaczynaliśmy jazdę spod McDonalda. Fajne jest to, że mogę puścić kierownicę, zobaczcie. Nic nie rzuca. No a jak jest z zawrotnością? Też jest ok. Nie jest źle, jest twarda, ale bardzo fajnie zwrotna jest. Też się fajnie jedzie. Z tym przodem coś trzeba zrobić, bo strasznie rzuca. Przy wciśnięciu gazu jest 52,8. Przy puszczeniu 54,6.
po 11 km. Kaśka zasuwa. A teraz mamy bardzo fajny odcinek drogi, nie? Jedziemy w granicach 20-25 na godzinę cały czas. Już przejechaliśmy, ja mam 13,2 ja mam. Ty masz 14. 13,2. No to tobie coś więcej pokazuje. No. Ja sobie podwyższyłem tą kierownicę. Tak jak mówiłem, jest lepiej, jest wygodniej mi. Ten dolny to masz ten, klakson, nie? Nie, to jest klakson tu. Ten. A wciśnij ty, ten dolny, zielony. Dobra. No, to samo. Fajnie się jedzie. Bardzo mi się podoba. Wałbrzych też jest ładny, jak się jedzie. Już czekałem na takie pogody, wiesz, żeby było... Kurde, wjechał tak, że myślałem, że nie widzi. 17,4. No, mi już jedna kreska zeszła. A tobie kreska zeszła? Czy full, tak? Dwie? 48,9. Nie, chyba jedna. Tak jak u mnie. No. No dobra, jedziemy. Hopa, jedziemy. Mi już dwie kreski zeszło. No to ja mam 3. O, to mi chyba mocniej drilluje tutaj. No. Kurde, szkoda, bo myślałem, że to będzie tak samo jak u ciebie. Ty się telepiesz. U mnie nie słychać, ale ja bardziej odczuwam, tak, no bo ten przód jest taki wkurzający. Znaczy, wiesz co, ja teraz dałem na przykład na trzeci bieg i wyłączyłem turbo. I jest... Tak, i nie jest taka porywcza teraz, nie? Tylko tyle, że maksymalnie jedzie 20 na godzinę. Tu mamy 22 km i pół baterii już. Kurde. Czy chociaż 50 km będzie? No i teraz pod górkę. Ja sobie pojadę swoim tempem, dobra? Do góry. Tak samo jak poprzednim razem z Joyorem jechałem, tak samo tutaj jadę. No, tutaj to jest bez porównania pod górę Joyor, a to... Dałaś radę? Bez problemu, tak? Tak? Ile masz volt? 47,2. 47,2. A tu 51.
No tu mam trzy kreski teraz, a ty? Też trzy. Też trzy? Tak. No, dobra. To zjeżdżamy na dół teraz. Wyraz na luzie. Jak to się mówi? We włosach wiatr, w oczach łzy, a na liczniku 33. Jedziemy. Teraz będzie ciężko tym hulajnogom, bo jest pod górę dużo. Tu w lewo. To ile mamy kilometrów? Ty masz więcej. 25. No jak dużo infrastruktura drogowa. Zobaczcie, no co to jest. No na środku jest słup i co? I teraz, o, trzeba się prześlizgiwać, nie? I taka jest właśnie droga do pracy. Jeszcze po takim czymś, popatrzcie. O. 30 na godzinę tutaj mamy drogę, więc po ulicy możemy. No to jedziemy. Elegancko. I lubię tędy jechać. Tutaj trochę dziur jest, ale też się fajnie jedzie. 57 V. A mamy już prawie 30 km. 28,7. No, na tym już to cieszę się, że nie wsiadłam na krajowym i nie zaczęłam jeździć całym tego drogu. Bo nie wiem, jakiś miałam wielki strach do przesiadania się, jak jechałam krajowym na Joyora. Bo wydawała mi się taka wielka i taka. Ale ona jest stateczna, właśnie. No, ale właśnie teraz jadę i się nie boję, jest fajnie. Właśnie się cieszę, bo jakby mówię, jechałam tu krajowym. To teraz powiem ci więcej, jakbyś siadła teraz na Xiaomi, to byś powiedziała, że się boisz jechać Xiaomi, bo jest bardzo taka chybatliwa, tak, taka wąska, taka kierowniczka malutka, rzuca nią, a ta jest naprawdę taka stateczna przy wciskaniu 49,5. No ale to jest właśnie, podejrzewam, że będzie mniej więcej taka sama odległość kilometrażowo jak u Kaśki, ale no, tutaj jednak tą moc czuć większą. Ja cały czas praktycznie na turbo jadę, tam chwilę tylko jechałem na trzecim biegu, ale na włączonym eko, ale cały czas dwa silniki, dlatego że no, na trzecim biegu jak jedzie na eko, to jedzie tylko do tam 19-18 na godzinę, więc beznadziejnie. A tutaj troszeczkę jednak mocniej doganiam ją hulajką. Elegancko. No w lewo jedziemy. No jeszcze ta pięknie jedzie, pomimo tego, że ma dwie kreski, ale super jedzie. Kurde, podoba mi się, ona tak fajnie sunie, no. To jest czuć takie wyważenie jakby z dołu, niby że jest wyżej środek ciężkości, ale naprawdę się nią fajnie manewruje. No trzeba się przyzwyczaić. Na początku trochę byłem zniesmaczony tą hulajnogą, można powiedzieć, ale teraz jestem po prostu coraz bardziej, ona w moich oczach tutaj zyskuje. Tak zyskuje, no. Widzę, po to też. No przecież, no zobacz, no fajnie, ty też masz fajną tą hulajnogę, ale ją mam lepszą. Ale powiem ci, że super się jedzie, co? Teraz po tej drodze, jak jest asfalt i są fajne drogi, to jest świetnie po prostu, nie? Trzeba się nauczyć tą manetką po prostu, no, jakby dawkować tą moc. Jak się ją do końca, jak ją dasz do końca, to jest taka turbo dziura i wtedy wyrywa cię, ręce ci wyrywa z kierownicy. Ale jak potrafisz tam gdzieś zatrzymać tą manetkę w pewnym momencie, wciskając ją, to nie jest tak źle. Wszystko idzie po prostu wyczuć, nie? Teraz będzie do góry. Tylko że ja się nie boję o tą hulajnogę, bo ona ma dwa silniki. Gorzej z Kaśką będzie. Ciekawe, czy dasz radę do góry teraz. No i tu jest górka taka spora. No to jedź jeszcze w prawo. Najwyżej będziemy prowadzić.
Ważne jest teraz to, żeby pobić twój zasięg. Dla mnie to jest sprawa honoru. Ja jeszcze teoretycznie mogę około 20 km zrobić. A mam? 30. No to 55 spokojnie chyba myślę, że dam radę. Takim tempem i takim tym. Czyli wychodzi na to, znaczy jeszcze nie chcę dzielić skóry na niedźwiedziu, bo nie wiadomo, nie? Ale mniej więcej chyba wyjdzie tak, że takie same mniej więcej będą chyba zasięgi, tylko tyle, że no ja po prostu no mocniejszą mam tą hulajnogę, nie? No ale to już jesteś cięższy i zużywasz więcej trochę energii. No tak, tak. No gdybyś ty jechała nią, to pewnie byłoby jeszcze dalej, nie? Tylko że jak ja miałem 50 km rekord tom, to ty powinnaś mieć minimum 50. Popatrzcie na to, jak to koło lata przednie. To mnie wkurza, ale to jest opona. Mam nadzieję, że to tylko gdzieś tam... No taka krzywa jest, no. Takie bicia ma. Zobacz, te strony są położone na lewo, nie? Że wiatr się leci. Tak. 48,5 V już jest. Ale dalej mam dwie kreski jeszcze. A ty? Mamy 36 km według... Równo 40. A ja 36, masz, patrz. 4 km, no, oszukuję. 49 i 4, 36 km i 1 tu jest. Podejrzewam, że jeszcze może z 20 się da, ale chociaż wątpię. Teraz mamy z wiatrem, to wykorzystujemy ten wiatr maksymalnie, nie? Ja na luzie. No ja teraz też. 25 u ciebie pokazuje, u mnie 25 też. Bardzo słabo widać ten, to jest mankament, ja bym powiedział, bo u ciebie bardzo dobrze widać wyświetlacz. Może to, nie wiem, wyświetlacz jest słaby. Bardzo słabo, chyba że jest gdzieś regulacja tego podświetlenia, nie wiem. No, bo na razie to jest beznadzieja. Ciekawe, która pierwsza stanie hulajnoga. 37 km, dwie kreski jeszcze mam. Teraz sobie jechałem na jednym motocyklistów ile? Jechałem sobie na jednym silniku. Teraz sobie przerzucę na dwa, bo pod górkę jest. No podoba mi się już ta hulajnoga, tylko żeby jeszcze ten zasięg był taki naprawdę. Zobacz, jak ja cisnę pod tą górę, patrz. 25-26, widzisz, wjechałam bez problemu. Tak, do góry? No to widzisz. Musiałam się odprzewać, nic, to jest fajne właśnie, że daje radę. Xiaomi by ci tak nie pojechała, nie? Trochę nogą pomagać. No, a tu zobacz, jak ona ładnie jedzie. Jedna i druga bardzo ładnie jadą. Także ja jestem zadowolony. Już zobaczcie, prawie 40 km zrobiliśmy. Już 43. I ja nie jestem zmęczony jakiś. No, bardzo jakoś. Nie jest jakoś taka wysiłkowa, że fizycznie się nie męczysz. Trochę stopy bolą, bo to jest kwestia może jakiegoś tam przyzwyczajenia też do stania. No tak, ale już mi jest trochę lepiej z tym podnóżkiem, z tą nogą, bo już mnie tak nie boli. Jak pierwszy raz jechałem, to bolała mnie noga, ale teraz już się przyzwyczaiłem. Już mi się noga przyzwyczaiła znowu. I obydwie stopy, trochę pięty i trochę poduszeczki z przodu. Bolą, ale to od tego hamowania i pewnie ruszania gdzieś tam, te ruchy. Czyli mamy tak, 49 V i 40 km prawie zrobione na Laoti. Dobrze, nie rzuca mi tak wcale mocno. Nie, ale nie masz tak, że nie wytrąca cię powiedzmy z nie, tych nie, fug, z tego wszystkiego? Stabilnie, no. Być może dlatego, że są na tyle szerokie kółka, że właśnie nie spada w te tory. No, powiem ci, że mi też bardzo stabilnie się jedzie po takich dziurach. Co prawda mówię, no cały czas powtarzam i będę powtarzał, że za twarde zawieszenie jest z przodu. Coś trzeba z tym zrobić, ale bardzo fajnie się jedzie, naprawdę. Ma to dowalenie. Laoti. 42 km, 49 V cały czas. Ale czuć, że już jest słabsza ta hulajnoga. Ja już czuję, że ona słabsza jest. 48 V ma.
jak mam 48 V, to teoretycznie jeszcze powinienem zrobić około 10 km. A jest 45, no to 55 powinno być. I mamy 48 km przejechane. Trochę pomęczymy ją trochę. Trochę wjedziemy, co tam? One już są, przypominam, słabe. No, dajesz radę? Takie wertepy. To też dobry test. Ale mówię, no to twarde. Twarde zawieszenie. Dwie kreski jeszcze mam. Teraz wracamy. I co? Ile masz? Co jest? 44,5. No gdzieś obciera tutaj, zobaczcie. Czy to klocek, czy coś? Będę musiał sprawdzić. No, tak jest pięknie. Przytrzymać ci? Nie, jedziemy. Jedziemy. No to ja się cieszę, bo Laoti już wykonał dobrą robotę, bo Joyora pokonał w zasięgu. No ja jestem cięższy i jeszcze mam więcej baterii. Także no już jest 50 km zrobione. Ja jeszcze mocy mam, a Kaśka już nie. No dobra, jedźmy. Tu będzie pod górkę, to będzie miał też trochę gorzej. I pojedziemy sobie na strefę i później ze strefy nam będzie łatwo wrócić, bo będzie z górki. No to ja wjeżdżając pod górkę mam 46 V, 45. No i jadę pod tą górkę, gdzie zaczynałem test, ale cisnę sobie szybciutko, bo Kaśka jedzie za mną, Joyorem i nie wiem, czy ona wyjedzie. O, jeszcze jedzie. Zaraz poczekam na nią. Jeszcze jedzie. Co, wyjechałaś jeszcze? Ile masz? O, to już koniec. No to jedziemy jeszcze tam na strefę. I ja mam 47 V jeszcze i dwie kreski, a już zrobiliśmy 51 km. No jeszcze jedzie, tak? Ale już nie, no to już dobra, to już ty się zatrzymaj. Ile masz? Jeszcze raz powiedz. 41,2 No to już jest końcówka i według licznika zrobiłaś 60 km. To już wyłącz tego relief, a ja jadę dalej. Ja dalej będę jego męczył. Też jest to było po górkach troszeczkę z wiatrem, więc może będzie inaczej po płaskich tak terenach. Może te 60 km Joyor wytrzyma z Kaśką, która waży ponad 20 kg mniej. No a ja jadę dalej ostro pod górę teraz z wiatrem. 44 V. O! 44. No to mi też zaraz siądzie, bo przy 43 się wyłącza. Tylko dlaczego pokazuje? Nie, już jedna kreska jest tylko. No więc ja chyba już też wracam, słuchajcie. Bo mi się też zaraz 43. Nie, to nie ma sensu już. To ja wracam do Kaśki. Bo to bez sensu jest. Zaraz mi siądzie. To chyba tak samo mamy, no. Wychodzi na to. A jakbym teraz wrzucił trzeci bieg? O! Kurde, bawię się. Prawie się wyłączyła już. Chyba już się skończyła bateria, bo widzę, że odpycha się nogą. Tak, na pewno. Pomogę jej trochę. A ja już też miałem. Jak jechałem, to miałem 43 V. No to mówię, to nie ma sensu. Po tym prostym, a to też trzeba jeszcze tak oddychać się. No, ale już jestem, widzisz? To w porę, ile tam? Kilka razy się odepchnęłaś, nie? Właśnie mi odcięło. Prunt. Podsumowując, widzimy tutaj grafikę przedstawiającą test zasięgu. Praktycznie w tym samym czasie Joyor, jak i Laoti skończyły
swoje moce. Myślałem, że trochę więcej, no. Ale ona jeszcze będzie więcej miała, bo ona jest dopiero nowa, ta bateria, nie? Ona jeszcze będzie tam z którymiś tam cyklami wydłużać swoją żywotność. No nie dawało mi to spokoju, chciałem jeszcze sprawdzić swoim tempem, jak sam będę jechał na takiej hulajnodze, więc zobaczcie sobie drugi przejazd mój i tutaj była troszeczkę większa średnia prędkość i często wyłączałem dwa silniki, jechałem tylko na jednym silniku, ale cały czas na trybie turbo i na tych 80% mocy silnika. A ja dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na pozostałe materiały i śledzenie kanału. Cześć!